No, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. I bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj na tym pierwszym seminarium z cyklu Pracownia Teatru Austriackiego Eksperyment, organizowanym przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie. I bardzo dziękuję panu Markowi Matyjasikowi z forum za hostowanie i wszelką pomoc techniczną dzisiejszego wieczoru, która, jak widać, się przydaje. Szanowni Państwo, ten nowy cykl poświęcamy utworom dramatycznym austriackich autorek i autorów kontestujących zastane formy teatralne, czy też w ogóle instytucję teatru jako taką i poszukujących nowych strategii narracyjnych i mechanizmów oddziaływania w teatrze i poza nim. Chciałbym, abyśmy czytali i dyskutowali o tekstach skłaniających do refleksji o teatrze, o języku, w tym, w jaki sposób tekst prezentowany w teatrze może komunikować z widzem i szerzej, być może nawet ze społeczeństwem, czy może, a jeśli tak, to w jaki sposób kształtować krajobraz społeczno-polityczny. I z pewnością nie będą to utwory, w których wiodącą dominantą miałby być jedynie bunt wobec starych form. No, zresztą czymże miałaby być ta stara forma? Teatrem klasycznym, teatrem mieszczańskim, a może już teatrem brechtowskim. Chciałbym, żebyśmy tutaj czytali i omawiali takie teksty, które podając w wątpliwość najróżniejsze aksjomaty i stawiając trudne pytania, zachowały wysoką jakość literacką, i oczywiście, nie zapominając o kontekście austriackim, kształtowały i wpisywały się na trwale w krajobraz teatralny Austrii. Jestem przekonany, że takim właśnie utworem jest Publikumsbeschimpfung Petera Handkego, sztuka, która miała swą prapremierę w roku 1966 roku i z którą obcujemy w nowym tłumaczeniu pana Jacka Kaduczaka, który jest dzisiaj z nami. Pan Kaduczak nadał jej tytuł Obrażanie publiczności. I może też od razu powiem, czym będziemy zajmować się jeszcze przed wakacjami. Przygotowałem dla Państwa dwa teksty. Pierwszy z nich to Insalata mista Wolfganga Bauera i ten tekst będziemy omawiać w marcu, a w maju będziemy czytać i będziemy rozmawiać o polowaniu na szczury Petera Turiniego. Dla formalności przypomnę jeszcze, że nasze spotkanie jest nagrywane i będzie można je za kilka dni odnaleźć w mediatece Austriackiego Forum Kultury. Zanim przejdziemy do Handkego i do jego obrażania publiczności, pozwolę sobie przedstawić współprowadzących nasze dzisiejsze spotkanie. Mówię współprowadzących, bo mam wciąż nadzieję, że pan profesor Sauerland do nas jednak dotrze. Jest z nami pan Jacek Kaduczak, tłumacz tekstu Handkego. Pan Jacek Kaduczak studiował filologię klasyczną i romanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i w Bambergu. Jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a przekładem literackim zajmuje się od ponad 20 lat. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz i specjalista od reklamy. Współpracuje z kanałami telewizyjnymi, wydawnictwami prasowymi i książkowymi, a tłumaczy m.in. dla Agencji Dramatu i Teatru Adit w Warszawie, doskonale nam wszystkim zapewne znanej. No, żeby wymienić chociaż niektóre teksty tłumaczone przez pana Kaduczaka, no to oprócz obrażania publiczności muszę wymienić trylogię klimatyczną Tomasa Cooka, i pokazuję tę książkę. Ci z Państwa, którzy jeszcze jej nie czytali, niech to uczynią, bo tekst jest rzeczywiście przepyszny, w świetnym tłumaczeniu. Thomas Cook, trylogia klimatyczna. Pan Kaduczak tłumaczył m.in. Pożeracza serc Ferdynanda Szmalca, Kamień Mariusza von Mayenburga, Pozory mylą Tomasa Bernharda, Antychrysta i Dogville, Larsa von Triera czy Wiochy Volkera Schmidta. No, mam nadzieję, że będzie z nami profesor Karol Sauerland, literaturoznawca, germanista, filozof,
Przez wiele lat kierował Zakładem Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także Katedrą Germanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego wykłady można było usłyszeć i w Berlinie, i w Hamburgu, i w Zurychu, i w Rzymie, w Padwie, we Florencji, Nowym Jorku, Gdańsku, Kolonii, Warszawie i jeszcze pewnie w jakichś 30 innych miastach. Miał profesury na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Kassel, Uniwersytecie w Ujściu nad Łabą, na akademiach w Częstochowie i w Słupsku. Jest autorem około 350 rozpraw i artykułów naukowych. Pisał i wydawał Karol Sauerland książki w języku niemieckim i polskim. Ja tu tylko przypomnę o kilku z nich. Od Diltaja do Adorna, studia z estetyki niemieckiej. Teodor Adorno, Sztuka i sztuki, wybór esejów z ostatnich, 30 srebrników, donos w dziejach nowych i dawnych i dziennik, który został wydany w Dreźnie w poprzednim roku, Tagebuch eines engagierten Beobachters, po polsku brzmiałoby to dziennik zaangażowanego obserwatora, tak można chyba by to było przeprowadzić. Proszę spojrzeć, tom godny polecenia i przeczytania, liczący blisko 600 stron, a są to uwagi i spostrzeżenia profesora spisywane w latach 1980-1991, no, z których wyłania się nie tylko obraz tamtych dni, ale jest to, wydaje mi się, zbiór głębszych refleksji o Polakach, o Polsce, o ludziach, o nas. Pisany z perspektywy, co ważne, dla mnie ważne, z perspektywy członka założyciela Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim. A ja nazywam się Krzysztof Tkaczyk i mam przyjemność kierować Zakładem Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Germanistyki naszego Uniwersytetu. Jestem literaturoznawcą i germanistą i od lat zajmuję się literaturą i teatrem austriackim, co zawdzięczam pani profesor Grażynie Kwiecińskiej, bardzo dziękuję, która jest dzisiaj z nami. Jak już chwalimy się książkami, to chciałem państwu pokazać książkę pod moją redakcją Das moderne Theater in Österreich. Właśnie się ukazała i tutaj muszę powiedzieć, że ukazała się przy finansowym wsparciu Austriackiego Forum Kultury i duchowym wsparciu Ernestine Beik. Szanowni państwo, kilka słów o Handkem. Oczywiście nie będę przybliżał tutaj całej jego twórczości, to byłoby niemożliwe. Powiemy kilka słów o początkach drogi, które doprowadziły Handkego do noblowskiego wyróżnienia, bo ten austriacki poeta, dramaturg, prozaik otrzymał, jest laureatem literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczości. Otrzymał tę nagrodę w roku 2019. A ja będę mówił tylko o jego początkach w kilku zdaniach. No bo po pierwsze, dlaczego? O początkach, no dlatego, że dzisiaj mówimy o jego debiucie teatralnym z roku 1966. A po drugie, początki te były iście spektakularne. Jeden z esejów poświęconych w języku niemieckim, poświęconych młodemu Handkemu, nosił wręcz tytuł Der Senkrechtstarter Peter Handke. Co można oczywiście, Der Senkrechtstarter, no można oczywiście, można to słowo przetłumaczyć jako po prostu w tym kontekście człowiek sukcesu Peter Handke, ale Senkrechtstarter to jest po prostu samolot pionowego wzlotu. I jeszcze znalazłem jedno określenie, pionowzlot. I chyba rzeczywiście to ten pionowzlot świetnie pasuje do młodego Handkego i do kariery, no, która była oszałamiająca. Handke urodził się w 1942 roku w Gryfen w Karyntii, a zadebiutował w roku 1966 powieścią Szerszenie.
Die Hornissen. Już ta pierwsza powieść odbiła się w świecie literackim szerokim echem, no bo była taką powieścią, dziwną powieścią. To była próba opisu procesu twórczego, powstawania powieści właśnie i składa się ze wspomnień i refleksji na temat niegdyś przeczytanej powieści, a może tylko gdzieś zasłyszanych fragmentów z tej powieści. Autor próbuje stworzyć powieść w oparciu właśnie o te wspomnienia poprzedniej. I to w taki sposób, że czytelnik nie zawsze wie, o czym ta opowieść, którą snuje, czy ta opowieść jest snuta przez autora, czy jest opowieścią o nim samym, czy też jest historią bohatera, którego wymyślił. No, przedziwny literacki twór. Gdy jeden z krytyków w recenzji powieści Handkego napisał, że, cytuję, młodzi nie chcą o niczym mówić, bo nic nie mają do powiedzenia, Handke odpowiedział na łamach zachodnio-niemieckiego czasopisma literackiego Akcente, a nie było to byle jakie czasopismo, to było czasopismo Instytucja, założone w 1953 roku. Ja powiem tylko, że od samego początku swoje teksty publikowała w tym czasopiśmie Ingeborg Bachmann, tam zadebiutował Hans Magnus Enzensberger. Tam można było czytać teksty Thomasa Manna, Eliasa Canettiego, Paula Celana, Nelly Sachs. To było to czasopismo. I Handke napisał w odpowiedzi na tę recenzję, że gdy pisze, nie interesuje go tak zwana rzeczywistość. Ona mi przeszkadza, to cytat z Handkego. Kiedy piszę, interesuje mnie wyłącznie język. Kiedy nie piszę, to zupełnie inna sprawa. W twórczości literackiej nie interesuje mnie również krytyka społeczeństwa. Po prostu nie o to chodzi. Przerabianie własnego zaangażowania na wiersze, robienie z tego literatury, miast wypowiadać je wprost, uważam za wstrętne oszustwo. Takie zdecydowane odcięcie się od literatury zaangażowanej, czy też literatury wprost politycznej, w burzliwych późnych latach 60. musiało budzić zdziwienie, czy wręcz sprzeciw. Warto na pewno, jeśli jesteśmy przy biografii Handkego, wspomnieć jeszcze o pewnym wydarzeniu z kwietnia roku 1966, mianowicie o spotkaniu grupy 47 w Princeton w Stanach Zjednoczonych. I znów grupa 47 to jedna z najważniejszych, jeśli w ogóle nie najważniejsza, literacka grupa w powojennych Niemczech. No, nazwa grupa 47 pochodzi od pierwszego spotkania tejże grupy w roku 47 właśnie w jednym z niewielkich miast w Bawarii. Grupa pisarzy spotykała się zawsze na zaproszenie Hansa Wernera Richtera i też znowu, żeby wymienić tylko kilka nazwisk, które uczestniczyły w tych spotkaniach: Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Heinrich Böll, Enzensberger, Martin Walser, Lenz, Günther Grass i wiele, wiele innych znakomitości literatury niemieckojęzycznej. A co zrobił Handke na tym, gdy pojawił się w ogóle po raz pierwszy pośród swoich starszych kolegów? No, zarzucił im impotencję opisywania rzeczywistości, brak nowych pomysłów literackich, a to, co piszą, ocenił jako bezmyślne czy po prostu głupie. I w podobnym tonie zresztą wyrażał się o krytyce literackiej, która jego zdaniem przywiązana do staromodnego sposobu pisania, a raczej opisywania rzeczywistości i stanów ducha bohaterów, nie jest w stanie wychwycić i we właściwy sposób ocenić i docenić oczywiście nowych zjawisk w literaturze. I wreszcie, jako zwieńczenie tej triady wydarzeń w życiu młodego Handkego, przychodzi czerwiec roku 66, 8 czerwca, czyli dzień prapremiery Obrażania publiczności. Znowu w niebyle jakiej reżyserii, bo w reżyserii Klausa Peymana, w Theater am Turm we Frankfurcie nad Menem. Koncepcja sztuki Handkego
nie wiem, czy Państwo też mają takie, odnieśli takie wrażenie, w gruncie rzeczy nie jest nazbyt skomplikowana. No, zastanowimy się, jeśli nie nazbyt skomplikowana, to co mamy w niej takiego, że my dzisiaj o niej dyskutujemy i co przyczyniło się do tego, że ta prapremiera skończyła się niemalże skandalem. Na czym ona polega? No po prostu poprzez zaskoczenie, zadziwienie, rozczarowanie widza, czy wręcz jego obrażanie, to jest, też będziemy pytali o to obrażanie publiczności, czy rzeczywiście publiczność jest w tym tekście obrażana. Widz miał być sprowokowany do krytycznego spojrzenia na samo przedstawienie teatralne, na teatr, na swoją w nim rolę i skłoniony do rewizji wygodnej postawy, czyli postawy pasywnego odbiorcy. Ja sobie pozwolę przytoczyć Handkego z króciusieńkiego tekstu, który można by nazwać no, w pewnym sensie posłowiem do obrażania publiczności. Handke pisze w nim, co następuje. Obrażanie publiczności nie jest sztuką skierowaną przeciwko widzowi. A może inaczej, jest sztuką przeciwko widzowi tylko po to, aby mogła stać się sztuką dla widza. Wyłuskujemy widza z jego strefy komfortu, aby go skłonić do refleksji. Spektakl może posłużyć temu, aby widz uświadomił sobie swoją obecność w sposób mniej lub bardziej dla niego przyjemny, aby stał się świadomym samego siebie. Sztuka może mu uświadomić, że jest obecny, że istnieje. Może go zaintrygować, sprawić, że stanie się uważny i przewidujący, i to nie tylko jako widz teatralny. Tyle Handke o swoim tekście. Ja bym proponował, drodzy Państwo, abyśmy popatrzyli na to, co w tym tekście tak naprawdę się znajduje, jak on jest zbudowany. Ja tu postaram się Państwu za chwilkę coś wyświetlić i opowiedzieć, co dla mnie w tym tekście jest istotne i potem oddam już głos, żeby zbyt długo tutaj Państwa nie męczyć, panu Kaduczakowi. Postaram się zrobić Bildschirm freigeben. Tak, bym tylko chciał, gdyby ktoś z Państwa był tak miły i powiedział, czy się rzeczywiście ten tekst pokazał. Pokazał się. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Szanowni Państwo, od czego ten tekst się zaczyna? Przepraszam tych, którzy go świetnie znają i go bardzo dokładnie przeczytali, ale no, może tym, którzy tak nie mieli za dużo czasu, takie krótkie wprowadzenie do tego tekstu się jednak przyda. Wszystko zaczyna się od wytworzenia złudzenia przebywania w eleganckim teatrze i uczestnictwa w klasycznym przedstawieniu. To są te uwagi dla aktorów, no właśnie, aktorów, a może nie aktorów, tylko mówców. Nad tym też będziemy się dzisiaj zastanawiać. Kilka fragmentów z tego tekstu. Gdy widzowie wejdą do przeznaczonego dla nich pomieszczenia, ogarnie ich doskonale znane poczucie oczekiwania na rozpoczęcie przedstawienia. Zza opuszczonej kurtyny mogą nawet dobiegać odgłosy przesuwania i przestawiania jakichś przedmiotów, które będą sugerowały gościom ustawianie dekoracji. Bileterzy powinni być jeszcze bardziej gorliwi, poruszać się jeszcze bardziej formalnie i ceremonialnie, jeszcze bardziej stylowo zniżać głos. Ich zachowanie powinno być zaraźliwe. Programy powinny być eleganckie. Nie można zapominać o kolejnych dzwonkach. Powinny one być oddzielone coraz krótszymi przerwami. Należy sprawić, by domniemane wygaszanie świateł było jeszcze powolniejsze. Może można by to robić stopniowo. Ruchy bileterów zamykających teraz drzwi powinny być wyjątkowo dostojne i rzucające się w oczy. Cisza na widowni i cisza za opuszczoną kurtyną upodobniają się do siebie. Początek zatem jest taki, jakbyśmy byli nawet nie tyle w jakimś zwykłym teatrze, ile w Teatrze Narodowym albo w Teatrze Wielkim, w operze. Prawda? Tu wszystko musi być eleganckie, wszystko jest bardzo klasyczne. Wszystko jest takie, do czego właściwie ten widz teatralny jest przyzwyczajony. Jak się okazuje, to wszystko po to,
by za chwilę poprzez światło, a potem zachowania aktorów, mówców, czy jakbyśmy te cztery osoby na scenie nie nazwali, i słowa płynące ze sceny, przedstawienie teatralne, które nie ma być przedstawieniem teatralnym, przeistoczyło się w traktat o teatrze i obrażanie publiczności, która jednak chyba nie ma być obrażana. Gdy cała czwórka wychodzi naprzód sceny krokiem swobodnym i nic nieznaczącym, w dowolnym stroju, zarówno na scenie, jak i na widowni, robi się znowu jasno. Czyli to jest ten moment zdziwienia, ten moment wprowadzenia w coś innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Natężenie światła w obu częściach teatru jest prawie identyczne. Światło jest zwykłe, takie, jakie zapala się na przykład po zakończeniu przedstawienia. Jego natężenie nie zmienia się podczas całego spektaklu, ani na scenie, ani na widowni. I to jest ten pierwszy moment zadziwienia publiczności. Pojawia się zapowiedź wydarzenia sprzecznego z oczekiwaniami widzów. Nie zobaczycie tu żadnych rzeczy, które zawsze tu widzieliście. Nie usłyszycie tu żadnych rzeczy, które zawsze tu słyszeliście. Usłyszycie to, czego tu zwykle nie widzieli. Nie zobaczycie. Nie zobaczycie i tak dalej. To wszystko budowane jest na negacji tego, czego widzowie mogli się spodziewać. I wreszcie w tekście pojawia się takie oto stwierdzenie. To jest cytat z tekstu. Ta sztuka to spór z teatrem. To mówią nam ci aktorzy ze sceny. Co to znaczy, że to ma być spór z teatrem? Spójrzcie Państwo, ja tutaj wynotowałem z najróżniejszych stron tekstu, no właśnie te wszystkie argumenty na to, czy też cechy tego sporu. Jak łatwo się, zresztą pewnie Państwo też mieli to wrażenie czytając tekst, Handke nie opowiada w sposób linearny. Handke powraca co rusz do tych samych argumentów, rozwijając je być może w inny sposób. Tu nie zostanie oddane teatrowi co teatralne. Tu te deski nie oznaczają żadnego świata. To jest oczywiście, no, to się odnosi do Szekspira, prawda, jak wam się tu podoba, i może do Goethego. Handke mówi nie, to jest inaczej. Tu te deski nie oznaczają żadnego świata, te deski są po prostu deskami. To nie sztuka. Nie wychodzimy ze świata przedstawionego, nic wam nie pokazujemy, nie odgrywamy niczyich losów, nie odgrywamy niczyich marzeń, my nie gramy, nie obrazujemy niczego, nie jesteśmy wykonawcami i tak dalej, i tak dalej. Nie wypadamy z roli, w ogóle nie mamy żadnych ról, my nie gramy, po raz kolejny to się powtarza. Nic wam nie pokażemy, niczego nie będziemy naśladować i tak dalej. Nie odgrywamy nikogo innego poza tymi osobami, którymi jesteśmy. Nawet nie gramy samych siebie, mówimy. Tak? To mówienie, ten akcent na słowo, na ten akt mowy w tym tekście jest, wydaje mi się, niezmiernie istotny. Przez to, że tylko mówimy i przez to, że nie mówimy o niczym zmyślonym, nie możemy stać się dwuznaczni ani wieloznaczni. Przez to, że nic nie odgrywamy, nie mogą się tu pojawić ani różne płaszczyzny, ani sztuka w sztuce. Gubimy poezję wieloznaczności. Jeśli byśmy chcieli szukać tego pozytywnego akcentu w tym tekście, to wydaje mi się, że tym akcentem byłoby poszukiwanie jednoznaczności, nie metaforyczność. Prawda? Handke chce, aby to wydarzenie teatralne było tym wydarzeniem, nie odgrywało przeszłości, nie biegło w przyszłość. Ważne jest to, co jest teraz. O tym zresztą też będziemy jeszcze mówimy. Kolejny ważny element tego tekstu to przełamywanie bariery pomiędzy sceną a widownią. Oczywiście to jest pytanie dzisiejszego spotkania, czy ta bariera, po pierwsze, w tym tekście jest przełamana i czy ta bariera w ogóle da się przełamać. Oddychamy tym samym powietrzem, znajdujemy się w tym samym pomieszczeniu. To jest ten sam świat, co u was, czyli to u was odnosi się do nas, widzów.
Rampa nie jest żadną granicą. Wasze oddechy się harmonizują, wasze oddechy dopasowują się do rytmu naszych oddechów. Powoli my i wy zaczynamy tworzyć jakość, jakąś całość. A ponieważ ta rampa ma nie istnieć, ponieważ ma zniknąć granica między sceną a widownią, to Handke mówi coś takiego. No, jeżeli wy nie jesteście tym gorszym elementem, tym pasywnym elementem, a my nie mamy wam do opowiedzenia niczego, co was bezpośrednio nie dotyczy, no to co się wydarza w tym tekście? No, publiczność zostaje nagle dowartościowywana, jest dowartościowywana i staje się centrum wydarzenia teatralnego, a przynajmniej werbalnie, prawda? To wy jesteście tematem. To wy znajdujecie się w centrum uwagi, to na was skupiają się nasze słowa. To wy jesteście tematem, to wy stoicie w centrum zainteresowania. Zobaczcie państwo, jak on ciągle i ciągle do tego powtarza. Jesteście pewnym, to powtarza, do tego wraca. Jesteście pewnym zdarzeniem, jesteście tym właśnie zdarzeniem. Nie zostaliście skazani na bycie widzami, ani nikt wam nie pozwolił być widzami. Jesteście tematem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wy jesteście przyczyną, to wy jesteście sprawcami, to o was są te słowa, to wy jesteście tematem. To wraca jak mantra tego tekstu, ten zwrot ku publiczności. W tekście też oczywiście znajdziemy opis tego, z czym Handke się spiera, czyli opis teatru tradycyjnego czy klasycznego, co cechuje ten stary, przeżyty już teatr. Dystans, pozaczasowość, czyli niebycie tu i teraz, iluzoryczność, czyli mimetyczność i, krótko mówiąc, martwota. Jak to bywało w tym tradycyjnym, w tym klasycznym teatrze? Rozparliście się w swoich fotelach, obserwowaliście, słuchaliście, przyglądaliście się, pozwalaliście na to. Pozwoliliście, by na scenie działo się to, co działo się tu dawno temu. Przeżywaliście martwy czas. Słuchaliście martwego języka, sami znajdowaliście się w martwej przestrzeni i w martwym czasie. Dystans między wami a nami był nieskończony. Nieskończona przestrzeń była między nami. Graliśmy, ale nie graliśmy z wami. No i potem oczywiście mówi o tym, że teatr po prostu odgrywał pewne role. Teatr odgrywał trybunał, teatr odgrywał arenę, teatr odgrywał instytucję moralną, teatr odgrywał marzenia. Prawda? On coś odgrywał, wedle pomysłu Handkego on nie ma już niczego odgrywać, on ma być tu i teraz. I wreszcie, szanowni państwo, może jeszcze na sam koniec, no to powróćmy do tytułu tekstu, czyli do obrażania publiczności. No jest też może nie tyle zabawna, ale ciekawe, że cały tekst po pierwsze nosi tytuł Obrażanie publiczności, a to obrażanie publiczności na 20 kilku stronach zajmuje być może 3-4 ostatnie. No i oczywiście jest pytanie, jakiej jakości jest to obrażanie publiczności. Czy rzeczywiście chcemy tę publiczność obrazić i kogo chcemy, kogo, jeśli tak chcemy w tym tekście obrazić, przez to, że was obrażamy, jaki jest cel tego obrażania? Przez to, że was obrażamy, przestaniecie biernie słuchać, a zaczniecie nas wysłuchiwać. Dystans między nami przestanie być nieskończony, ale nie będziemy was obrażać, tylko wykorzystywać obraźliwe słowa, które wy wykorzystujecie. Nie będziemy mieć nikogo konkretnego na myśli. Nie czujcie się urażeni. Więc ma być to takie obrażanie, które nas nie uraża. I tu oczywiście następuje szereg inwektyw. To właściwie nie powinno być na niebieskim, bo to oczywiście nie jest cytat.
Zobaczcie Państwo, dla przypomnienia, tam pojawiają się słowa, które właściwie obejmują nas wszystkich. One nie różnicują, więc krytyka wszystkich, pytanie, czy jest jeszcze jakąś w ogóle sensowną krytyką. Ty cholerna Żydówko, ty podżegaczko wojenna, ty podczłowieku, ty elemencie czerwonych hord, ty bestio, tu tylko wybierałem kilka, ty bestio w ludzkiej postaci, ty nazistowska świnio, ty przeciwniczko Boga, ty duszo nieśmiertelna, ty bohaterze pozytywny, ty aborcjonistko, ty bohaterze negatywny, ty mężczyzno, ty kobieto, ty bracie, ty siostro, ty bliźni. No i Handke nie byłby sobą, gdyby nie zakończył w sposób podobny, nawiasem mówiąc, do Kyka, który też nam zawsze dziękuje po obejrzeniu jego przedstawienia. Każdy z Was był tu mile widziany i każdemu dziękujemy dobrej nocy. Kyk jeszcze dodaje dobrej zabawy, więc, no ale Kyk pisze dzisiaj. Szanowni Państwo, no i tyle. Z mojej strony takiego może nie krótkiego, ale wydaje mi się, no chyba potrzebnego wprowadzenia do tego tekstu. Te wszystkie argumenty, które z tekstu, no które przy pomocy których próbowałem jakoś ten tekst rozczytać i go przedstawić, są oczywiście też argumentami do dyskusji. Tak? I nie tyle ze mną, no bo kimże ja jestem tutaj, ile z Handkiem, prawda? Na ile to wszystko, co on wymyślił, jest rzeczywiście do zrealizowania, a na ile jest to po prostu pewien no, ciekawy projekt teatralny. Tyle z mojej strony. Ja w tej chwili zamykam tę prezentację, a bardzo poproszę pana Jacka Kaduczaka, tłumacza tekstu Handkego, no, o podzielenie się z nami no, swoimi refleksjami. Jak pan trafił na ten tekst, dlaczego, jak się go panu tłumaczyło, no i też oczywiście jak pan go czyta dzisiaj. Bardzo proszę. Jeszcze raz witam Państwa. Przede wszystkim myślę, że z pewnego punktu widzenia można uznać, że to w ogóle nie jest tekst teatralny. Nie tyle w sensie, że nie można go wystawić w teatrze, tylko Handke świadomie pozbawia tutaj nas tych wszystkich elementów, które zwykle stanowią o pewnej specyfice tłumaczenia teatru i o pewnym nieco odmiennym podejściu tłumacza do tekstu teatralnego. Dlatego, że zawsze pewną trudnością, czy tym, o czym musimy pamiętać tłumacząc sztuki teatralne, jest właśnie istnienie tego świata, marzeń, tego odgrywanej rzeczywistości, która nie istnieje tak naprawdę, która częściowo pokazuje się w kwestiach aktorów, ale której istnienia musimy się domyślać. Natomiast tego w tym tekście nie ma zupełnie. Bardzo świadomie autor nam o tym mówi. Oczywiście pytanie, czy rzeczywiście zupełnie nie ma. To nie są przecież aktorzy, którzy wychodzą i mówią prywatnie swoje kwestie. To jednak jest swego rodzaju kreacja. Ale wydaje mi się, że bardziej można to porównać do jakiejś mowy właśnie, do jakiegoś tekstu retorycznego niż do tekstu teatralnego. Jakby starałem się w tłumaczeniu pójść właśnie w tym kierunku, to znaczy uwypuklić to, co aktorzy mówią, a nie korzystać z typowo teatralnych środków wyrazu. Nie zastanawiać się nad jakimś językiem. Tutaj pan Krzysztof wspominał wielokrotnie Kyka. No to są właśnie antypody, bo tam cały czas trzeba się zastanawiać nad tym sztucznym, stworzonym światem i jak on się odbija w języku. Natomiast u Handkego akurat tutaj mamy kompletny brak tego. Tutaj mamy przedstawienie pewnych argumentów czy przedstawienie pewnej sytuacji tak naprawdę. No i jakby właśnie jest to dokładnie jeden do jednego to, czym jest, czyli czwórką ludzi stojących na scenie, nie udających nikogo, ani nie grających niczego, tylko po prostu wypowiadających swoje kwestie. No na tekst oczywiście trafiłem w związku z tym, że Handke został laureatem Nagrody Nobla, a może nie tyle trafiłem na niego, ile okazało się, że wtedy
wzrosło zainteresowanie tym autorem na tyle, że można było przedstawić coś takiego, co nie jest właśnie typową sztuką teatralną. I tu oczywiście można by się spierać na temat ten, czy jest sens tłumaczyć jakąś dawną awangardę. Od tego czasu w teatrze zmieniło się bardzo wiele. Z pewnego punktu widzenia można by uznać, że to jest rodzaj muzeum, coś, czego, co jakby stanowi jakiś etap rozwoju teatru. Ale jeżeli ktoś tak pomyśli, to muszę opowiedzieć o czytaniu tego tłumaczenia, które było zorganizowane w Teatrze Ateneum. I widzowie, którzy mieli za sobą 50 lat kolejnych reform, skandali i prób zmiany teatru, myślę, że czuli się równie niekomfortowo po zapaleniu światła na widowni, jak widzowie na premierze tej sztuki. I myślę, że jednak to cały czas działa. My możemy chodzić na spektakle awangardowe, być przyzwyczajonymi, że jesteśmy wciągani do gry, że aktorzy wyciągają nas na scenę, ale w chwili, gdy znajdziemy się w szponach tej dawnej konwencji, powiedzmy XIX-wiecznej, i ktoś nagle ją łamie, to ludzie czują się niepewnie i lekko przestraszeni nawet dzisiaj, nawet po tym, jak widzieli dużo innych, bardziej awangardowych rzeczy. Jeśli mogę zapytać, panie Jacku, jak w ogóle tłumaczyło się panu ten tekst? Czy ten tekst właśnie przez to, że on nie jest tekstem teatralnym, a pan przecież tłumaczy ostatnimi laty teksty teatralne, teksty dla teatru, teksty, które grają dialogiem, które, no właśnie, a tutaj mamy właściwie taki tekst Flesień, takie te płaszczyzny tekstowe, które potem, no może to nie chciałbym porównywać ich z Jelinek, ale no właśnie to są zupełnie innego rodzaju teksty. Czy one się panu tłumaczyły łatwo, trudno? No tu formalnie nie ma zbyt wielu problemów. Raczej starałem się zadbać o to, żeby to było, że tak powiem, potoczyste. Tak jak mówiłem, sięgnąłem bardziej do retoryki niż do typowych tekstów teatralnych, bo myślę, że tutaj o to chodzi ci. Aktorzy występujący czy wygłaszający te teksty mówią rzeczy, które się powtarzają. Polszczyzna nie do końca lubi powtórzenia. Starałem się zadbać o to, żeby to stylistycznie było ciekawe, żeby ludzie mogli jakby, żeby nie przeszkadzał im ten język, żeby mogli się skupić na treści, żeby mogli się zastanowić nad tym, co aktorzy wypowiadają ze sceny, a nie nad jakimiś tam problemami. W ramach drobnej zabawy, tutaj pan tego fragmentu nie pokazał, ale o to było najwięcej pytań, bo włożyłem bardzo współczesny termin typa to inteligencjo, który pojawił się dopiero kilka lat temu w dość określonym kontekście. No tak to już jest. No, wyzywanie od nazistowskich świń i podludzi w Niemczech w 1966 roku miało zupełnie inną wagę niż to samo w Niemczech teraz czy w Polsce, mimo że oczywiście doskonale wiemy, z jakim wiąże się to kontekstem historycznym. Trochę jest tam też feminatywów. Po polsku jest trochę trudniej tworzyć formy, które łączyłyby oba rodzaje. Tutaj już nie chcę się wdawać w dyskusję, powiedzmy, natury politycznej. Z jednej strony Rada Języka Polskiego uznała, że rodzaj męski oznacza po prostu dwa rodzaje i nie ma sensu mówić towarzysze, towarzyszki, jak kiedyś się używało. Z drugiej strony jednak uzus i pewne oczekiwania są może nieco inne, dlatego starałem się to wypośrodkować. Bardzo dziękuję. Jeśli jesteśmy przy takich tych współczesnych odwołaniach, tu wspomniał pan pato inteligencję, to ja dla siebie w tej wyliczance inwektyw znalazłem kalkomanię. Ty kalkomanio, nie wiem, czy są jeszcze wśród nas osoby, którym się ta kalkomania kojarzy z zespołem Perfekt i z ich piosenką Idź Precz. A jeśli nie, no to niech młodsza publika dzisiaj poszuka tego Perfektu i Idź Precz, i tam też mamy właśnie tego typu wyliczankę.
Widzę, że wciąż nam nie udało się połączyć z panem profesorem, dlatego teraz może oddam głos, jak się uda nawiązać połączenie, to wtedy oczywiście wielką przyjemnością wysłuchamy pana profesora Sauerlanda, a teraz może oddam głos państwu. Jakie są państwa refleksje po lekturze Handkego? Czy ten tekst jeszcze nas dzisiaj interesuje? Co tam państwo dla siebie znaleźli? Na ile on jest albo bywa wewnętrznie sprzeczny, albo nie daje się jednak zrealizować tego wszystkiego, czego Handke sobie w tym tekście by życzył, w tym manifeście chyba teatralnym, tak można byłoby powiedzieć. Bardzo proszę. Pani profesor, tak. Można coś powiedzieć? Tak, oczywiście, pani profesor. Chciałam... Pani profesor Kwiecińska. Tak, właśnie, zapomniałam. Przepraszam, wszyscy stawiać. Znamy, wszyscy ale tak. Muszą mnie znać. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tego oczywiście, to trudno przetłumaczyć na polskie, ale sam Handke nazywał te swoje pierwsze sztuki, czy teatralne teksty Sprechstücke. Także on z góry zakładał, że tam niczego nie będzie przedstawiał. I tutaj rzeczywiście w tej sztuce to się nic nie da zagrać. No już potem w tych późniejszych, w Kasparze, no da się to jakoś tam przenieść na jakąś sceniczną akcję. Także zresztą bardzo dużą wagę przywiązywał do wieloznaczności języka. Ja myślę, że to jest ten podstawowy problem przy tłumaczeniu, że nie wszystko da się przetłumaczyć ze względu też na specyfikę języka niemieckiego, gdzie słowotwórstwo, tak zwane w polskim neologizm, to są błędy, natomiast niemiecki dysponuje olbrzymią gamą słowotwórczych, gramatycznych struktur, i on się wyżywa tam, gdzie rzeczywiście, ja jeszcze nie chcę cytować, bo to nie są najładniejsze słowa w ustach profesora w ogóle, czy profesorki nie wypada, ale też z takich słów obraźliwych, powiedziałabym, z języka ludowego. No jedno, co nie jest takie najgorsze, du Mistknödel, to jeszcze nie jest takie straszne, prawda? Ale tego się nie da nijak na polski przetłumaczyć, prawda? Ty pyzo jakaś tam, nie wiem, czy knedlu jakimś. Także to jest ta jedna strona. Rzeczywiście on nie ma zamiaru niczego przedstawiać. W 90-tych latach, ja niestety przyznam się, że nie przygotowałam się i nie odnalazłam tytułu, wystawił sztukę w Burgtheater, gdzie się nie mówi ani jednego słowa. Tam jest tylko akcja i tej akcji też jest niewiele, więc mamy potem u niego tą drugą skrajność. Co do dyskomfortu publiczności, to ja myślę, że to jeszcze długo będzie publiczność odczuwała dyskomfort, bo jaki by ten teatr awangardowy nie był, on jednak zawsze coś przedstawia. Te wszystkie performatywne, teatr ruchu i Bóg wie, jak to się jeszcze wszystko nazywa, tam jest coś odgrywane, coś pokazywane, a tu rzeczywiście nic tej publiczności nie zostało pokazane. Tylko pokazana może została jakaś taka absurdalność tej sytuacji, bo tam jeszcze trzeba dodać, że on w gruncie rzeczy też atakuje tą kulturę teatralną, gdzie wiele osób chodzi do teatru tylko po to, żeby w przerwie pójść na tego szampana, co jest takie w zwyczaju, czy w Austrii, no w Niemczech może mniej, ale w Austrii nie ma przedstawienia, gdzie się w przerwie człowiek nie napije szampana. I tej kultury teatralnej. To jest to, co go denerwuje i dlatego on mówi, że tutaj to nie tak, to nie tak. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani profesor. No,
Tak, trudno się nie zgodzić z tym, co pani profesor powiedziała. Rzeczywiście te pierwsze szpreś, znaczy już te takie dwie pozostałe te sztuki mówione, to było chyba Weissagung i Selbstbezichtigung. Wydaje mi się, że już sam autor czuł w pewnym sensie, że ta forma się wyczerpuje, bo to są już krótkie monologi, to są rzeczywiście może nie króciutkie, bo kilkustronicowe teksty, ale rzeczywiście wydaje się, że zresztą sam napisał, że przecież że on chce próbować coraz to nowych form. On bierze formę na jeden tekst, a potem szuka czegoś nowego. I wydaje mi się, że ten Kaspar oczywiście był odejściem od tego nieprzedstawiania, niegrania, prawda? To chyba też się Państwo z tym zgodzą, że temat pozostał, bo tematem, jednym z ważnych tematów tych sztuki, no jest właśnie szpresien, jest właśnie mówienie. I o tym mówieniu też ci aktorzy, ci mówiący mówią. My mówimy, nie przedstawiamy, my nie naśladujemy. To sam akt mówienia i fakt mówienia jest istotny. No i oczywiście, no, Kaspar potem tematyzuje problem języka i to, co ten język z nami czyni, prawda? To, że niekoniecznie wcale daje nam wolność wypowiedzi, wolność wyrazu i w ogóle wolność, tylko gdzieś nas ogranicza. Czyli ten temat przeniósł, ale rzeczywiście stworzył bohatera przynajmniej, prawda, którego tutaj w tym tekście nie mamy. No, bohaterem niby jesteśmy my, publiczność, ale chyba też mamy takie wrażenie, że to jest pewien wybieg, wydaje mi się właśnie retoryczny, może bym nawet powiedział dydaktyczny, bo to, że Handke pisze, że on nie chce literatury zaangażowanej, prawda? On jest tym w tej mieszkańcem tej wieży z kości słoniowej, no to jednocześnie mówi, ja tej takiej literatury nie chcę, ale wcale nie jestem przeciwny zaangażowaniu poza tą literaturą. Więc to, co w tym tekście mnie fascynuje, to jest właśnie takie właśnie chyba zawieszenie pomiędzy tymi biegunami. Z jednej strony tym, co on krytykuje, od czego chce odejść, i tym, co proponuje, bo wydaje mi się, że on jest, mimo tych młodych lat, on ma 24 lata w roku premiery przecież, to on no, jest na tyle mądry, że wie, że pewne pomysły można pomyśleć do końca, ale one nie dadzą się zrealizować, bo wtedy rzeczywiście wpadamy w jakiś absurd i on chyba sobie z tego zdaje sprawę. Dziękuję bardzo pani profesor i proszę o kolejne zgłoszenia, o kolejne pytania, refleksje. Ja mogę tak, do tego, co profesor Kwiecińska powiedziała, tylko tak mi się refleksja teraz, do tej krytyki kultury teatralnej. To jest też oczywiście, tutaj ty już wspomniałeś, że ten tekst nawiązuje do bardzo wielu innych znanych tekstów, do Schillera oczywiście, że to jest scena, instytucja moralna i tak dalej, ale ta krytyka kultury teatralnej jest, już się pojawia u Goethego w Faustie, w tym Vorspiel auf dem Theater, w tym przygrywce w teatrze. Tylko tam jest to tylko delikatnie zaznaczone. Chyba Dichter mówi, że poeta, że uskarża się, że kobiety do teatru chodzą tylko po to, żeby się tam wystroić, pokazać. Nie jeden marzy o tym, żeby grać później w karty albo odpocząć, dziką noc spędzić na piersi tam jakieś kobiety. Tak? I właściwie tylko po to do teatru przychodzą, żeby najważniejsze jest to, co jest po teatrze. Tak? To mi się to od razu z Goethem skojarzyło, z Faustem. A jeżeli z Faustem, z Goethem, no to Vorspiel auf dem Theater kończy się tym, że te kilka takich wąskich deseczek, że tam się całe właściwie, tam się wszystko dzieje na tych kilku wąskich deseczkach. No i tutaj to u tego, no, w tej sztuce też to jest, prawda? Tylko nie mogę znaleźć fragmentu, teraz właśnie szukam. Także on się zwraca do tych widzów, że to nie wy jesteście najważniejsi, nie pojedynczo, tylko
jakby tak, taka cała masa was jest, czyli cała ludzkość, a to tak rozumiem, że to właśnie, że to ważne jest, żebyśmy my zobaczyli na scenie nas samych. To jest banalne oczywiście, co ja mówię, ale tak mi się od razu też z tym, no właśnie z Faustem tego skojarzyło, że tu chodzi o to, żeby każdy żyje z życiem, ale nie każdy to życie swoje zna i właśnie teatr jest od tego, żeby to życie pokazać, tylko że właśnie Handke patrzy na to trochę inaczej właśnie, że to życie to no, najważniejszy jest ten widz właściwie, bo to życie ma być takie jak ten widz. Nie wiem, czy nie zagmatwałam. Dziękuję. Już widzę panią Elżbietę, tak? Już zaraz pani oddam głos. Szanowni państwo, wkleiłem na czacie link, warto go skopiować. Troszkę tak ad vocem do tego, co mówiła Magda przed chwilą i ad vocem do Handkego, no bo Handke mówi, że te deski nie są żadnym światem, koniec, kropka. My tu nie chcemy pokazywać żadnego świata, nie chcemy tego świata objaśniać, nie chcemy go naśladować i tak dalej. A ja wklejam państwu link do przedstawienia teatralnego, kilkunastominutowego monologu na scenie autorstwa Schimmelpfenniga. To jest ten chyba najczęściej obecnie grany w Niemczech autor niemieckojęzyczny. Stimmen aus einem leeren Theater, po niemiecku oczywiście. No to warto sobie na spokojnie w domu obejrzeć, bo tu z kolei mamy piękny monolog aktora, który mówi o tym, że ten teatr, który teraz jest pusty, bo jest pandemiczny czy popandemiczny, to właśnie przez lata był deskami, które oznaczały świat. I on wymienia, czym te deski się stawały i wymienia sztuki Szekspira i wymienia sztuki Brechta. I to jest, no to jest piękny tekst o teatrze. To jest piękny tekst o teatrze, trochę oczywiście wbrew temu, co pisze Handke. A teraz już oddaję głos pani Elżbiecie Baniewicz. Bardzo proszę. Ale nie ma tego linku na czacie. A to może ja nie wysłałem, to czekajcie państwo, do ale, czyli Verzenden an alle i teraz co mam zrobić? Może trzeba coś kliknąć. O, teraz jest, przepraszam bardzo, dziękuję. Pani Elżbieta. Ja zwróciłam uwagę na takie jego zabiegi, gdzie on mówi o przestrzeni, o świetle i o czasie. I mnie się wydaje, że to jest taka jego atak na taki teatr iluzjonistyczny, taki teatr z czwartą ścianą. Po pierwsze on mówi, że nie ma żadnej rampy, prawda? Czyli nie ma między nami żadnej różnicy. Światło jest takie samo dla obu części teatru, prawda? Światło jest takie samo dla widzów i dla aktorów. I tak samo czas, on mówi, że czas jest taki sam nasz jak wasz, prawda? To jest takie echo buntu reformatorów teatru, na przykład Api czy Krega, przeciw teatrowi iluzjonistycznemu, przeciw temu teatrowi reprezentowanemu głównie przez Stanisławskiego, prawda? Takiego właśnie realizmu iluzjonistycznego, który coś pokazuje. I sytuacja widza w takim teatrze, jak u Stanisławskiego, jest sytuacją podglądacza, prawda? Kogoś, kto przez tę ramę sceny, przez tę niewidoczną ścianę, czwartą ścianę niewidoczną, podgląda jakieś życie, prawda? Natomiast Handke tutaj się domaga, żeby to absolutnie zlikwidować. No oczywiście myśląc o tych reformatorach, oni się i Apia i Craig, po pierwsze wychodzili od Wagnera, od tej syntezy, od tego Gesamtkunstwerk, prawda? Tego Kunstwerk, tej syntezy sztuk po pierwsze, ale po drugie, znaczy też oni uważali, co się wiązało oczywiście z wynalezieniem elektryczności, oświetleniem, prawda? Kiedy się zlikwidowało rampę, czyli oświetlenie
stanie przy rampie, czyli to fakt, że aktorzy mogli grać właściwie tylko przy rampie, bo w tych tradycyjnych dekoracjach malowanych na płótnie figura aktora obnażała te iluzje, prawda, że nagle ten dom był, aktor był większy niż las, niż dom, niż góra, niż to wszystko, prawda? Więc oni się strasznie, ci reformatorzy, buntowali przeciw temu i uważali, że trzeba się odwołać albo do Teatru Elżbietańskiego, czyli właśnie tego otoczonego widzami, prawda, tej sceny bez kulis, bez dekoracji, bez, tylko były kostiumy i jakieś minimalne rekwizyty, albo do Teatru Greckiego. No, nawet Krek to wymyślił nad marionetę. Uważał, że aktorów trzeba wyrzucić, w ogóle zamordować, a wpuścić nad marionetę, czyli taką kukłę, lalkę, marionetę, która byłaby jakimś bóstwem. Nawet tak myślał. Nie realizował tego nigdy, bo nie miał na to warunków, ale w każdym razie niestety ta konwencja takiego naturalizmu w teatrze i takiego iluzjonizmu jest strasznie silna. Była i jest dotąd bardzo silna. Wielu ludzi uważa, że tak ma być, prawda? Scena Italien, czyli scena pudełkowa według wzoru włoskiego, rozwijana przez tam ileś wieków, przez dekoracje, przez te kulisy malowane w różny sposób i tak dalej, dodawane efekty teatralne. Jego to drażni. Ja rozumiem, bo po prostu rzeczywiście te efekty, ten iluzjonizm przyćmiły słowo, prawda? Jeżeli on się czuje autorem teatralnym, to walczy o swoje słowo. Jak zawsze w teatrze się odbywa taka walka, albo chce scenograf być dominujący, albo reżyser. No dzisiaj mamy na przykład we współczesnym teatrze teatr reżysera, prawda? Co chce, to robi. No. Kiedyś był teatr gwiazd, prawda? Był to teatr aktora. Aktorzy byli najważniejsi, byli, no, w młodej Polsce to się ich nazywało kapłanami w ogóle, a teatr świątynią. Dobrze. W każdym razie mnie się wydaje, że to jest taka walka po pierwsze o skasowanie tej tradycji teatru iluzjonistycznego, a po drugie właśnie walka o słowo autora w teatrze, żeby ten czas, żeby ci widzowie byli jakoś wspólnie, prawda? To w tym w podobnym czasie żył Grotowski, który też zmienił te proporcje, prawda? Ci aktorzy byli otoczeni przez widzów, prawda? Wyrzucił te kulisy, te wszystkie, te dekoracje, w ogóle stąd był teatr ubogi, prawda? Że on właściwie zostawił samego aktora w jakiejś przestrzeni tylko, ale nie w dekoracjach właściwie u Grzegorzewskiego. I potem tak to szło, co nie znaczy, że dzisiaj teatr iluzjonistyczny zdechł, bo nie zdechł, ciągle istnieje. Po prostu są sztuki, których się inaczej chyba nie da zagrać. No. A co do tego, że to jest jakoś abstrakcyjne, no to możemy wziąć pod uwagę na przykład Witkacego, który też swoją czystą formę w teatrze wymyślił na wzór malarstwa abstrakcyjnego. On oglądał i w Paryżu, i te kolekcje Szuszkina w Moskwie, nowoczesnego malarstwa, impresjonistów i kubistów i tak dalej, i Gauguina, i Matissa, i Picassa, i tego. I uważał, że taki sposób budowania sceny można... taki malarski sposób można przenieść do teatru. Oczywiście mu się to nie udało, najbardziej może w powieści, ale w teatrze to wychodziły idiotyzmy, znaczy po prostu grane. No wszystko jedno, ale mnie się wydaje, że to jest taki jakiś etap poszukiwań nowych form teatralnych, prawda? Że to jest jakieś takie, ale przy odrzuceniu takiej bardzo silnej konwencji tego teatru naturalnego, takiego iluzjonistycznego, który był fotografią życia, prawda? On tego nie chce, zdecydowanie nie chce. I to jest raczej, ja to czytam jako taki manifest, a nie sztukę, prawda? To jest raczej, no, po pierwsze dobre na seminarium,
A po drugie, w teatrze, no to rzeczywiście jest prowokacyjne, bo ci widzowie, którzy przychodzą, chcą pić szampana, chcą się ubrać i pokazać, no to całe życie towarzyskie, prawda? Z literatury wiemy, że w XIX wieku zamożni ludzie wynajmowali loże i wpadali na jeden akt ulubiony, ale też po to, żeby zobaczyć kochankę, żeby pokazać się kochance albo jakiejś pani, albo komuś, albo no w każdym razie życie teatralne było w teatrze, prawda? I ten parter był zawsze oświetlony, to zgaszono parter, dopiero Antoine zgasił teatr, prawda? Właśnie, żeby widzowie mogli być wyłączeni, być podglądaczami, żeby tylko oglądali ten obrazek na scenie. No to tyle na razie. Bardzo dziękuję za te wszystkie ciekawe historie, które nam Pani tutaj przybliżyła. Tu wymieniła Pani, znaczy z tych wszystkich, zaczęła Pani od tej, od czasu i od miejsca. Przestrzeni, tak. Ona ma być wspólna. Tak, która ma być wspólna. Czas wspólny i przestrzeń wspólna. Tak, i tak. On jeszcze mówi o jedności czasu, miejsca i akcji, prawda? Co jest bardzo charakterystyczne tam. To jest dopiero klucz tego tekstu. Tak. Za chwilkę może do tego jeszcze, może ad vocem jakoś ktoś Państwu pokaże. Tak. A chcę tylko powiedzieć, nie wiem, czy nas słyszy Pan Profesor Sauerland, że widzimy Pana, Panie Profesorze. Tak, słyszę i nareszcie jest włączony. Dobrze. Panie Profesorze, czy chciałby już nam Pan coś mówić, czy ewentualnie Nie, 5 minut czekać. Dobrze, tak jest, dobrze, Panie Profesorze. Może, bo też widziałem Agnieszkę Jezielską, że się zgłaszała, to Agnieszko, o Tobie też pamiętam. Ja ad vocem tego, co Pani Elżbieta Baniewicz nam przed chwilką powiedziała, bo to jest oczywiście też element gry Handkego, to co on robi z tymi trzema jednościami, tak. Bo z jednej strony mówi nam tak, teatr klasyczny absolutnie nie. Nie chcę czegoś takiego jak teatr klasyczny. Zbóżmy tę czwartą ścianę, w ogóle zbóżmy instytucję aktora i publiczności, bo my nie chcemy się różnić. My oddychamy w ten sam sposób, rytm naszych serc jest podobny, tak, wy jesteście się, tematem. Wdychamy. Tak jest, tak. I to się tutaj rozgrywa też bardzo ładnie na bardzo wielu płaszczyznach, czysto takiej fizycznej, takiej płaszczyźnie fizyczności, a potem to przechodzi w tę sferę metafizyczną, moglibyśmy nawet powiedzieć. Ja pozwolę sobie znowu Państwu coś na chwilkę tylko pokazać, no, cytat z tego tekstu. Tylko bym bardzo prosił, gdyby ktoś mógł potwierdzić, czy widać. Widać. No, bo zobaczcie Państwo, z jednej strony mamy właśnie ten projekt, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czegoś zupełnie innego, a co się dzieje dalej? Ano, Handke buduje nam te trzy jedności i je opisuje. Co prawda w różnych miejscach, ale to jest. Jedność czasu, to o czym mówiła Pani Elżbieta, to nie jest dramat. Nie zostanie tu odegrane coś, co się zdarzyło. Mamy tu tylko jedno, teraz i teraz i teraz. Tu nie panuje żaden inny czas i tak mierzymy czas waszymi oddechami, mrugnięciami waszych powiek. To wszystko jest tutaj bardzo ładnie przez niego rozpracowywane. Nie ma tu podziału na czas odgrywany i czas sztuki. No to my od razu wszyscy myślimy Spielzeitige Spielzeiti, oczywiście naturalizm niemiecki, prawda? Tu nie odgrywa się jakiegoś czasu, tu istnieje tylko czas rzeczywisty. Więc mamy temat czasu poruszony przez Handkego. Dalej, jedność miejsca, o której zawsze mówi. Scena i widownia tworzą całość, ponieważ nie tworzą już dwóch części i tak dalej. I mamy wreszcie jedność akcji. My i wy tworzymy jedność, ponieważ my mówimy do was nieprzerwanie i bezpośrednio, zamiast wy możemy więc pod pewnymi warunkami mówić także my. To oznacza jedność akcji, pisze Handke i podsumowuje no, czymś, co rzeczywiście budzi nasze zdziwienie i może uśmiech. Wszystkie trzy wspomniane warunki łącznie tworzą jedność czasu, miejsca i akcji, a więc jest to sztuka klasyczna i koniec. Czyli jesteśmy w tekście, który jest jednocześnie antyteatrem,
ale jednocześnie jest też sztuką klasyczną i Handkemu to absolutnie nie przeszkadza, bo nagle buduje tę sztukę klasyczną na swoich własnych zasadach, określając wedle siebie tę jedność czasu, miejsca i akcji. Agnieszko. Mówię do Agnieszki Jezielskiej. Ty chciałaś coś powiedzieć. Tak, tak. Najpierw chciałam w ogóle podziękować, że się zajmujemy Handkem, bo wydaje mi się, że trafił z dwóch powodów jakoś nie w dobry moment. Tak? Znaczy, to, że dostał Nagrodę Nobla łącznie z Tokarczuk, to w Polsce przyćmiło jego osobę, no, a poza tym jest jakby ofiarą cancel culture. Tutaj nie chcę tego rozwijać, ale faktycznie po prostu... Wyciszyłaś się, Agnieszko. Agnieszko, nie słyszymy. Skancelowałaś się, Agnieszko. Tak, widzisz, na to wygląda. Teraz mnie słychać? Tak. Czy jakaś cenzura się włączyła? Proszę. No właśnie, widocznie, ale to nie powiedziałam ja. Słowo, które tutaj natychmiast uruchomiło różne programy do śledzenia. No więc wydaje mi się, że to jest tutaj bardzo ważne, że o tym autorze rozmawiamy i że w ogóle jakoś go traktujemy jako przypadek nie kulturoznawczy, ale literacki. Bardzo mnie to cieszy. Ja bym tutaj wspaniałej listy, którą pani Elżbieta przedstawiła, dodała jeszcze tylko Brechta, tak? Bo wydaje mi się, że jak ja to czytałam, to miałam poczucie, jakie bardzo to jest brechtowskie. Oczywiście u Brechta nie ma tego tematu języka, ale to całe burzenie, przypominanie widzowi, że jednak jest w teatrze i żeby on nigdy Jasne. Nie uwierzył w tę czwartą ścianę, to bardzo mi się wydaje, że to jest jakoś tak tutaj, ale to tylko tak jakby tytułem uzupełnienia. I to właściwie na czym chciałam się skupić, to, że tak naprawdę ja nie wiem, czy jakbym była aktorką, to bym chciała w tej sztuce występować, bo proszę spojrzeć, jaką listę wymagań Handke daje aktorom. Ja spróbowałam częściowo za tym nadążyć, no dobrze, litanie w kościele katolickim znam, tak, betoniarkę znam, tamto znam. Posłuchałam Tell Me the Rolling Stones, namęczyłam się strasznie. Z doświadczenia wiem, że wszystkie te filmy pierwsze Beatlesów przez żadne nie przebrnęłam. To jest po prostu taki nonsens, z którego ja wypadam po 15 minutach, no nie jestem w stanie, tak jak się Paul McCartney pomniejsza, albo te jakieś tam niebieskie ludki wyskakują w The Yellow Submarine, ja w ogóle tego nie rozumiem, nie? Więc chodzi mi o to, że to nie jest tak, że właściwie myśmy tak powiedzieli dużo o widzu, ja bym chciała dowartościować tego aktora, że on naprawdę ma okropne zadanie przed sobą. On musi tutaj z wybranych filmów skupić się na konkretnej scenie. I to jest też fajne, że to też jest chyba taki teatr, który zaczyna odkrywać nowe media, popkulturę dla swoich, jako pewną pożywkę dla swoich tutaj przedstawień. To jest teatr, który właśnie jakby z jednej strony czerpie z tego teatru, ale z drugiej strony czerpie z filmu, czerpie no, z takiej bardzo mainstreamowej w owym czasie kultury. I to mi się też wydaje właśnie ciekawe, że ten aktor musi wyjść z teatru, tak, musi posłuchać tej betoniarki, nie wiem, kibiców, litanii, tego, owego, siamtego. Jakby aktor no, dostaje zadanie, które wykracza poza chyba klasyczne wyobrażenie o aktorze, który będzie pracował z tekstem, będzie się wczuwał psychologicznie, cokolwiek innego robił. Tak on tutaj dostaje naprawdę te reguły dla aktorów, szczerze mówiąc, jakoś nie kojarzę. To pewnie pani Elżbieta by mi tutaj mogła pomóc ze swoją wielką wiedzą, ale wydaje mi się, że to nieczęsto mamy aż tyle reguł i takie wymogi dla aktorów. Nie wiem, ja czytałam rzeczywiście ten początek, te didaskalia, czego on wymaga od aktora. Mnie się wydaje, że on wymaga, nie wiem, może to by to można było powiedzieć, aktora przezroczystego, który nie by jakby odłączył swoje ciało i stał się abstrakcyjny. No niestety, wszyscy się o to potykają, o fizyczność aktora, bo aktor jest albo gruby, albo wysoki, albo cienki, albo chudy, albo i tak dalej. I nie można tego zmienić, bo to jest człowiek, żywy człowiek i po prostu nigdy, no może aktor robi za plamę scenograficzną, tak? Uszajny, to aktorzy mówili, no ja tutaj za taką czerwoną plamę robię, dobrze. Ale wie pan, ale aktor nie może być abstrakcyjny, tak jak nie może być ekspresjonistyczny, tak jak nie może być futurystyczny, no jak nie może być, nie wiem, semantyczny, po prostu nie może. Aktor jest człowiekiem i aktor nie może być abstrakcyjny, więc on od niego wymaga, żeby się nauczył, nie wiem, jakichś dźwięków, czegoś takiego, żeby się przekształcił w taką maszynę odczłowieczoną, prawda, która tylko jest jakimś rytmem, jakimś pogłosem, jakimś
kimś takim, kto wie jakąś, jakieś pojęcia abstrakcyjne. No niestety, w teatrze to się nie da, jeżeli mamy aktora. No, dlatego mówiłam o tej nadmarionecie, bo oni chcieli uśmiercić tych aktorów i po prostu mieć tak zwaną czystą sztukę. No. Po prostu, a to się nie da. No, w malarstwie można mieć abstrakcyjne malarstwo, ale aktor nie może być abstrakcyjny, bo zawsze jest fizyczny, to jest jego cielesność, koniec. Także nie wiem, no, po prostu on już wymaga od aktora jakiegoś takiego przygotowania, nie wiem, być może chodzi mu o głos, czy o emisję głosu w jakiś szczególny sposób, prawda, jakichś rytmów, czy właśnie dźwięków, czy jakichś odgłosów, no to aktor może zagrać, jeżeli go nie widać. Dziękuję bardzo. Może krótko w nawiązaniu do tego, co Agnieszka powiedziała o tym, Agnieszka wymieniłaś Brechta i też no oczywiście też do tego, co pani Elżbieta, ale też pan Jacek Kaduczak na wstępie powiedział, że to jest tekst mało teatralny, to mnie się wydaje, że ten tekst właśnie jest przede wszystkim tekstem być może do czytania, mówienia, no my czytamy jako czytelnicy ten tekst i on nam sprawia przyjemność właśnie między innymi i z tego powodu, że odnajdujemy w tym tekście jakieś no, inne teksty, które znamy po prostu i które Handke czytał. Znaczy on jest po prostu piekielnie oczytany, bo tu mamy i Brechta, mamy no i Szekspira oczywiście, jak wam się podoba, i mamy to, o czym mówiła Magda, czyli mamy jakieś tam odwołania przecież do Fausta Goethego. No mamy Schillera i tę jego Braut von Messina i wstęp do tej sztuki. Mamy futurystów jak najbardziej, mamy dadaistów. To są te przemowy kościelne, prawda, w odpowiednim rytmie. I to wszystko gdzieś tam w tym tekście jest. Czyli z jednej strony mamy całą masę rzeczy, które doskonale znamy, a z drugiej strony w Handke potrafi to w ten sposób napisać właśnie, zbudować, że ten tekst wydaje nam się czymś nowym. A przecież do publiczności to mówiono już w teatrze antycznym, gdzie aktorzy nagle zwracali się do publiczności i coś tej publiczności wyjaśniali, w jakiś sposób ją pouczali. To Diderot pisał o tej czwartej ścianie i tak dalej, prawda? A tu nagle się okazuje, że czytamy tego Handkego i wcale on nas nie nudzi. Znaczy przynajmniej mnie. Nie nudzi, tak, przynajmniej mnie. Ania, tak, Aniu, widzę, że się zgłaszasz, ale tu też już widzę, że pan profesor jest z nami. Ja bym prosił teraz pana profesora. Nie, najpierw. Najpierw Anię. Anię i tak, potem ja. Dobrze, panie profesorze. Ania Wołkowicz, a po Ani, jeśli tak mogę powiedzieć, głos zabierze pan profesor. Bardzo proszę, Ani. Mi się tam nazbierało różnych rzeczy, zanim zapomnę, może rzeczywiście. Znaczy teraz Krzysiu mówi, że się gdzie indziej też zwracali. On tutaj wyraźnie mówi, że się właśnie nie zwracają do publiczności, że to nie chodzi o to, że to będzie tak jak w teatrze, że się tam raz czy drugi zwrócą do publiczności. Publiczność, oni potem dziękują na końcu publiczności, że tak wspaniale grała, więc w zasadzie to jest to odwrócenie chyba ról, że to przedstawienie całe ma niby to robić ta publiczność. Ja też nie myślę, żeby to miało sprawiać nam przyjemność w czytaniu jednak i myślę, że po to jest tyle tych różnych uwag dla aktorów, żeby to jednak był performance, żeby to się no żeby to był akt mowy, a nie czytanie sobie do przyjemności. Aniu, przepraszam, ale mi to sprawiało wielką frajdę, także ja bym chciał pozostać przy mojej wolności, przyjemności. Ale myślę, że to jest jednak pomyślane do wystawiania też na scenie. I jeżeli mają jakikolwiek sens te didaskalia na początku, te rady dla aktorów, jeżeli nie są po prostu czystą kpiną, bo można by i tak pomyśleć, bo co to znaczy, że mam postawić rower na siodełku i wprawić w ruch koła i mają ci aktorzy tego słuchać. Ale próbowałam sobie jakoś wyobrazić, co to ma znaczyć, kiedy on na przykład mówi, że mają słuchać litanii, no to już jest trochę bardziej zrozumiałe, czy na przykład kiedy mówi, że mają słuchać, jak mówcy w Narodach Zjednoczonych się tam jeden drugiego przepychają, jeden drugiemu wpada w słowo, czyli ma jeden drugiemu wpadać w słowo i być może, że te kręcące się koła to też ma jakiś rodzaj być, no jakieś dyrektywy dla nich, jak mają jeden po drugim mówić, czy jeden przez drugiego.
każdym razie to jest, to wyraźnie dotyczy samego tego aktu jednak, no, reprodukowania tekstu na scenie, myślę. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że jak czytałam ten tekst, myślałam ciągle, że jesteśmy jeszcze w tym cyklu o pamięci i niepamięci. Właściwie szukałam tutaj tych elementów pamięci i niepamięci. I oczywiście one gdzieś tam też są, co ciekawe. I wręcz mi się wydaje, że mają... No, ważne jednak to jest, że to jest sztuka z połowy 60. lat i z tych czasów, kiedy te tematy, powiedzmy, wojenne, były jeszcze ciągle w podziemiu, powiedzmy. I to rzeczywiście w pewnym momencie wyłazi, ma taką siłę trochę eksplozji, kiedy następuje to słowo na przykład Zaujuden. Kiedy się w ogóle zaczyna to wyzywanie publiczności, czy obrażanie publiczności. I po niemiecku to jest niestety, pan tłumacz tutaj z tego zrobił cały czas, oni mówią, ci speakerzy, per wy, do tych ludzi, w tym oryginalnym tekście cały czas się mówi per państwo, prawda, sie, i dopiero potem przechodzą mówcy na wy i zaczynają im rzeczywiście wymyślać, mówią, że właśnie, żeby ich bardziej tam dotknąć, to dlatego będzie teraz to wy, tylko raz jest chyba ty. W każdym razie tam są te akapity tych inwektyw i w tym momencie mam wrażenie, że ten tekst ma taką kulminację w ogóle, no całe te teatrologiczne rozważania są dla mnie takim jakimś rozpędzaniem się czy przygotowaniem i potem następują rzeczywiście tak szlak au szlak, czyli cios za ciosem idą te inwektywy naprawdę i one są, częściowo łamią jakieś tabu naprawdę. Bo powiedzieć w połowie 60. lat w Austrii na scenie ihr Zaujuden czy ihr Genickschuss Spezialisten, bo tak to są kulminacje poszczególnych akapitów tych inwektyw, prawda? Jeden się kończy właśnie tym Zaujuden, następny jest Genickschuss Spezialisten i potem chyba są Nazischweine. Przedtem są innego rodzaju inwektywy. Także to myślę, że trzeba na to też jednak zwrócić uwagę, że to nie jest tylko czysty taki eksperyment do eksperymentu i czysto teatrologiczna historia, że to bardzo mocno rozbija po prostu pewną zmowę milczenia w tym czasie jeszcze. Także on jest bardzo zaangażowany, mimo że jest tym mieszkańcem Wieży z Kości Słoniowej, jak tam przedtem kiedyś powiedział. No i to może na razie tyle. Na pewno jeszcze tam dużo innych miałam jakichś dosyć takich głupich myśli, ale może nie będę ich teraz tutaj artykułować. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Aniu. Rzeczywiście mocne, no, znaczy na pewno mocna myśl o tym obrażaniu publiczności, o tym, jak to jest zrobione, bo niektóre te określenia są rzeczywiście, tak jak mówisz, demaskujące wręcz, więc to jest, jakby jesteśmy w handkiem, prawda, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, no, on jest zarówno jak i, prawda, to znaczy albo z jednej strony jest jednocześnie niezaangażowanym, ale i zaangażowanym, tak, i to jest chyba też jakaś ta dodatkowa wartość tego tekstu. Panie profesorze, teraz już oddaję panu profesorowi głos. No, to bardzo dobre miejsce, bo moim zdaniem ten tekst ukazał się po polsku w 1969 roku w Dialogu razem z komentarzem Błońskiego. Ja na początku lat 70. pisałem w ogóle o tych Austriakach i mi się wydaje, że Zaujude wówczas nie miało aż takiego, nie drżałoby się, że słyszałoby się na scenie, bo to jeszcze nie czas, kiedy Holokaust i Auschwitz był wszystko, co się przeciwko temu mówiło, że to było tabu. Moim zdaniem, czy było tu mowa o teatrze ulicznym? Nie mówiliśmy, panie profesorze, jeszcze o tym. Nie. Bo Handke ma teksty na temat, chyba trzy teksty na temat Straßentheater i tam wyraża przede wszystkim zdanie, że teatr musi u widza
coś działać. To znaczy sam teatr jest dopiero jak widz bierze, to znaczy sam jest aktorem. I to dzieje się na ulicy i on pisze, że właściwie tylko jednorazowo może teatr coś spowodować. I ponieważ pokazuje coś nowego. I żeby tak przejść do naszych czasów, to ta Gerda, jadąc do Nowego Jorku tym statkiem, to ona pokazuje, że można inaczej się bez tego, niby bez benzyny itd., inaczej się poruszać. Ona tworzy cały teatr i to jest taka główna myśl Handkego, moim zdaniem, ale zadałem sobie pytanie, dlaczego w ogóle ten tekst mógł w 1969 roku się ukazać w dialogu? I Błoński był wówczas stosunkowo młody, ale już bardzo, Jan Błoński, już bardzo wpływowy, był zaprzyjaźniony z Broszkiem. I tutaj jesteśmy w 69 roku, 65 rok, Grotowski po raz pierwszy publikował tu Ku teatrowi biednemu. To znaczy tam zastanawia się, jak w ogóle, żeby między publicznością a aktorem nie było tej kurtyny. I ja jechałem specjalnie w 69 roku do Wrocławia, żeby Grotowskiego oglądać, to znaczy tam ten powrót Chrystusa, Apokalipsis cum figuris. I ja miałem to szczęście, że znalazłem miejsce, gdzie nie musiałem się ciągle gdzieś inaczej poruszać. Ale tu aktorzy grali, jakby nie było publiczności. Publiczność musiała przed aktorami uciekać. Ja byłem właściwie, miałem chęć też tego Chrystusa pobić, no, żeby coś robić razem z tymi aktorami. I pamiętam, w tym czasie była wielka dyskusja, to znaczy wśród krytyków teatralnych, ale u aktorów i aktorek, że jak można połączyć się z publicznością. No, u Grotowskiego skończyło się, że on znaczy eksperymentował na końcu bez publiczności. I dla mnie jest to powód, dlaczego dialog opublikował w tym czasie taki tekst, który wydawał się no, bardzo obcy. I no i ten Handke też bardzo dobrze obserwował teatr zaangażowany, a to jest też protest przeciwko temu, że na scenie pokazuje się, na przykład Brecht i tyle, pokazują, jak należy się zachować, ale to jest zupełnie bezsensowne według Handkego. Ale ten wątek w polskiej dyskusji nie odegrał roli, ten wątek teatru zaangażowanego. No, tylko tyle za mój spóźniony głos.
Cum nie chciał mnie łączyć, więc przepraszam bardzo, że tak, tyle. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Cieszymy się, że jednak udało się połączyć. Też jeszcze myślałem, jak pan profesor mówił o powodach opublikowania w dialogu tego tekstu, zastanawiałem się, czy być może tutaj nie odegrała roli osoba tłumacza, to był ten Helmut Kaiser, tak? Wydaje mi się, że wtedy... Nie, ale wówczas Błoński nie napisałby. Kaiser był, znam oczywiście Kaisera, Kaiser był w Warszawie, on miał bardzo taką niemiecką skłon, to znaczy był bliski, ale to raczej należy w ramach tych, wówczas miałem kontakt z Kłosowiczem, pisałem też dla literatury później, to była, pamiętam, że Kłosowicz przyjechał z Wrocławia i był japoński teatr, ale współczesny teatr japoński i tam spróbowali, nie miało być światła żadnego, co w Niemczech nie byłoby możliwe, bo jakieś tam musi być światło, bo gdyby pali się. I nagle aktorzy byli wśród publiczności, to też był taki znak. Aha, jedno chciałem jeszcze powiedzieć. Hanke zabronił wystawienie tej sztuki, ponieważ w Frankfurcie zaczęli za dużo się ruszać. To aktorzy się nagle grali teatr i nie o to chodziło. Ale wydaje mi się, że ten tekst Hankego był przyjmowany jako jakby jaki komentarz do tych teoretycznych rozważań nad teatrem i publicznym, przede wszystkim publiczność i aktor, ta bariera między nimi. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Tak, rzeczywiście, to chyba w 1969 roku, prawda, Handke w końcu zabronił wystawiania tego tekstu. Tu pan profesor trafił. Może i w 1971, ale w każdym razie bardzo szybko zabronił. Ale moim zdaniem bardzo ważne są te teksty na temat teatru ulicznego i to jest taki też oczywiście ze strony Handkego, to jest taki podziw dla 68 roku, dla tych różnych prób. On nawet czytał wywiad Sartra z Cohn-Benditem, I z drugiej strony, że to zaangażowanie, jak to się teraz odbywa, to jest bezsensowne dla Handkego. To, co pan przedtem powiedział, że jest niezaangażowany i zarazem jednak jest zaangażowany, no jak nie można być neutralny taki. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać albo chciałby coś powiedzieć, bo powoli czas nam się będzie kończył. Pani profesor Kwiecińska, bardzo proszę, pani Grażyna. Pani Grażyna, tylko proszę włączyć mikrofon. Ja tylko chciałam taką ciekawostkę powiedzieć na finał, że mimo zakazu to Teatrzyk Studencki z Poznania, pan profesor powinien pamiętać, na naszej konferencji kół naukowych studenckich w Rynie był obecny Teatrzyk Studencki z Poznania, który tę sztukę wystawił. Tam potem jeden z tych aktorów, studentów germanistyki, bardzo długo był asystentem na germanistyce w Poznaniu, Marek Przybecki. Nie wiem, czy pan profesor pamięta ich. Pan profesor się rozłączył. A to był 72 rok w Rynie.
A jeśli nie tak, ale to było u nas jakby tak. U nas, nie, ja chciałam tylko powiedzieć. Ja o tym nic nie wiedziałem, jak zwykle. Tylko jako ciekawostkę chciałam po prostu. Tak. Odważyli chłopcy z Poznania wystawić tą sztukę na naszej konferencji. Ale to był oficjalny teatr studencki. Oni nawet jeździli do Paryża, tylko prawdopodobnie nie z tym. No. Nie, no i nie zgłosili. Prawda. Jeszcze nie było aż takie pilnowanie wszystkiego i co się w obozie socjalistycznym się działo, to dobrze, że w ogóle się coś dzieje. Hanke zresztą przytacza też Vorlesungstheater. A Vorlesungstheater był dla niego, jak studenci odebrali mikrofon profesorowi. I to był jakiś prawdziwy teatr. Także później napisał sztuki, były zupełnie innego sposobu. No i nie wiem, czy było mowa, że on w ogóle taką czystą formę we wszystkich dziedzinach, czystej formy szukał. Tak, że dla mnie jest to ten tekst rozważanie nad wieloma sprawami, to znaczy ten tekst widzę w kontekście kilku tekstów z tego okresu. Bardzo dziękuję. Widzę jeszcze dwa zgłoszenia. Pani Anna Róża-Burzyńska, bardzo proszę pani doktor. Jest pani z nami? Jest. Tak, dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie nie odetnie. Ja chciałam tylko bardzo króciutko odnieść się do tego wstępu i do tego wątku, który został poruszony, tych ćwiczeń dla aktorów, bo dla mnie bardzo tutaj istotny jest aspekt związany z muzycznością, z takim nowym myśleniem o performansie bardziej niż spektaklu, który właśnie jest takiego ducha muzycznego i Handke zawsze miał w sobie wielką otwartość czy fascynację szeroko rozumianą popkulturą czy muzyką rockową, co zresztą świetnie widać w tych scenariuszach, które on pisał dla Wendersa, to znaczy to są filmy, gdzie muzyka i to nie klasyczna jest czymś bardzo ważnym. I miałam okazję oglądać nagranie całości tej prapremiery z 1966 roku, jej chyba nie ma w internecie, to znaczy znalazłam tylko kilkanaście minut ostatniej sceny, wrzucam tutaj link na czacie, mogą sobie Państwo potem zajrzeć i zobaczyć to, bo to jest rzeczywiście bardzo muzyczny spektakl. To jest trochę tak, jakby się oglądało te projekty Bogusława Szefera awangardowe i tutaj tych czterech chłopców, którzy młodych bardzo aktorów, którzy są na scenie, oni rzeczywiście skandują, śpiewają, krzyczą, nucą. Są zdecydowanie bardziej jak Mick Jagger niż jak klasyczni aktorzy z Teatru Narodowego. I to je tam fantastycznie widać. Są też takie przebitki pokazujące publiczność. To nie jest ta publiczność, która chodziła, nie wiem, w Berlinie Zachodnim wtedy na spektakle tego młodego teatru. To jest taka bardzo mieszczańska publiczność w perłach i w strojach jak do opery, więc rzeczywiście to zderzenie z tymi performerami na scenie, bo takich trzeba chyba nazwać, tam nie ma takiego psychologicznego aktorstwa zupełnie, to tam wspaniale działa, więc wrzucam to Państwu, mam wrażenie, że to dzisiaj dalej po pół wieczu robi bardzo duże wrażenie. To jest tak nowoczesne i ma taką energię wspaniałą i rzeczywiście jest taki sposób myślenia właściwie już totalnie postdramatycznego, więc to jakby chciałam tylko to dorzucić, bo to jest dla mnie jedna z najwspanialszych rzeczy i w tym tekście, i w tej właśnie pierwszej inscenizacji klasycznej, chociaż właśnie antyklasycznej tak naprawdę. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy. Ja już się przeklikałem, już mam na innej stronie, także sobie później to obejrzę. Dziękuję bardzo.
pani doktor. I Agnieszka Jezierska, widzę jeszcze też ma rękę w górze. Bardzo proszę, Agnieszka. Ja tylko chciałam drobiazg jeden dodać a propos tego, że być może ten tekst się dobrze czyta, ale jednak ta energia, która powstaje podczas kiedy on jest zagłaszany, jest zupełnie inna. Tak? Ja miałam duże opory, jak wtedy była ta próba czytana w Teatrze Ateneum. Nie spodziewałam się, że to wyjdzie dobrze. Myślałam, że będzie taki element zażenowania, a wcale go nie było. Tak? Mimo, że ten tekst jest już jakby wiekowy. Naprawdę coś się zadziało, więc chciałam tylko dopowiedzieć, że ten tekst ma i dzisiaj potencjał. I tyle. Bardzo dziękuję. Tak, potwierdzam. Rzeczywiście to było bardzo, bardzo dobre czytanie performatywne. No właśnie może dlatego też, że ten tekst był do czytania, tak, do mówienia, do wygłaszania i to rzeczywiście wtedy jakoś ładnie wszystko zagrało. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? To jest ostatni moment na zgłoszenie się. Jeśli nie, to bardzo serdecznie wszystkim, którzy tutaj dzisiaj nas odwiedzili, serdecznie bardzo dziękuję w imieniu, jeśli panowie pozwolą, i pana Jacka Kaduczaka, i pana profesora, i swoim własnym. Powiem jeszcze tylko, przypomnę, że w marcu będziemy czytać i omawiać równie dobry, równie zaskakujący tekst, czyli Insalatamista Wolfganga Bauera. Już dzisiaj Państwa serdecznie na to spotkanie zapraszam. Bardzo dziękuję, życzę dobrej nocy i do następnego razu. Do widzenia.